Siemanko, moi drodzy z tej strony, Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozpoczynamy prezentację kolejnej nowości. Wyszła kolekcja World Class od Panini, seria z naklejkami. Jeżeli nie byliście rano na dużym kanale, tam e, zrobiłem prezentację już albumu, otworzyłem kilka saszetek, to wpadajcie, zobaczcie. O co chodzi w tej kolekcji? Jak to wygląda? Tutaj tylko dla przypomnienia powiem, że w tej edycji jest 8 zespołów. Są to narodowości: Brazylia, Niemcy, Włochy, Argentyna, Francja, Urugwaj, Anglia i Hiszpania, czyli zwycięzcy mistrzostw świata. To jest kolekcja właśnie pod mistrzostwa świata. Na filmie dzisiaj otworzymy sobie 15 saszetek. Miałem Boxa, gdzie w sumie było 36 saszetek, rano otworzyłem 6, więc zostało 30. Zrobimy sobie jeszcze dwa odcinki. Dzisiaj 15 i zostaje w środku jeszcze 15 saszetek. Z takich najładniejszych naklejek to w ra rano trafiłem tutaj na przykład Forlana na takiej złotej naklejce. z mistrzostw ze zwycięzcami naklejki również są i jest Argentyna z Messim z pucharem w ręce myślę, że jedna z tych takich najbardziej wartościowych naklejek później mistrzostwa w 30 roku Urugwaj tutaj mamy zespół Szwajcarii następnie mistrzostwa świata w 2002 Brazylia zwyciężyła później takie Naklejki o nazwie Line Up, które wklejało się na dole albumu, także troszkę tego powpadało. Później mamy zwykłe takie naklejki i kilka innych insertów, na przykład Supersonic. Tutaj mamy Showtime. Tutaj Powinny być dwie naklejki, więc dół jeszcze brakuje. Dalej, Goal Machine i Synergy. Też tutaj brakuje druga naklejka. Także takie rano trafiłem rodzaje naklejek, a teraz sprawdzimy, czy jeszcze coś innego wpadnie. 15 saszetek. Zaczynamy i w pierwszej. Mamy naklejkę Gol Machine, a jest nią Lautaro Martinez. I jest kolejna naklejka z mistrzostwami 1962. Następnie De La Cruz. Naklejka z Urugwaju, Niemcy Hummels i mistrzostwa w 1998. Francja. Oczywiście oni zwyciężyli. Kolejna naklejka, Saszetka Supersonic Molina z Argentyny. Tutaj mamy Grismana, Francja. Wiktor Roque. Z Brazylii, następnie Marco Asensio, Hiszpania i Argentyna, Marcos Acuña. Jeszcze chciałbym tutaj Wam pokazać, ile w sumie jest naklejek do zebrania: 384, więc nie ma tego dużo. Na spokojnie można to ogarnąć. Myślę, że kilka boksów trzeba będzie kupić. Ja oczywiście nie zbieram naklejek. Kupiłem to dla Was, żeby Wam zaprezentować, co to za kolekcja, jak to wygląda. Więc ja tutaj nie będę więcej kupował, tylko to, co mam, tego boksika otworzymy i będę czekał na kolekcję z kartami z top klasa. Ok, mamy kolejną naklejkę McAllister z Argentyny i pięknie, tego jeszcze nie było, czyli logo danej reprezentacji. Tutaj mamy Anglię. Też świecąca naklejka. McAllister, Argentyna. No i tutaj Włosi w 82 zwycięzcy Paulo Rossi, tutaj trzyma Puchar, i 70 rok Brazylia, Niemcy, Fülkrug, Ederson, Brazylia. I kolejna taka świecąca naklejka, Iniesta. Unaj y Hiszpania i Zaniolo, Włochy. Rock and Roll, Rodrigo, Brazylia, Armani, Argentyna. Kolejna naklejka Rock and Roll Rodri, Inigo Martinez, Hiszpania, i Argentyna Lautaro Martinez. No, tutaj bardzo ładna ta naklejka Kapitan, Luis Suarez, Argentyna, e, Urugwaj. Następnie Walker Anglia Carvajal Hiszpania Müller Niemcy i Brunner Paris Brunner z Niemiec Hiszpania Torres Mbappe, Francja, Araujo, Urugwaj, Francja, Thuram i Francja. Come Kingsley, come Niemcy, Kimiś Lucas Hernandez, Francja. De Seta Urugwaj. Tutaj mamy mistrzostwa w 34. też chyba wtedy albo Urugwaj, albo Włosi zdobili tytuł. Chyba Urugwaj. I Ferran Torres, Hiszpania. I kolejny kapitan, tym razem Gindogan Niemcy. Synergy, Vinicius i Bruno Gajmalesz Czyli tu jeszcze druga część brakuje Następnie Haragui -ha z Niemiec Luis Suarez Urugwaj I Tiaf, Niemcy No proszę, jest naklejka chyba z początku gdzieś jeden z pierwszych czterech numerów dwójeczka The Game Changers Stones Anglia, Francja Uppamecano, Francja Fofana i Francuzi zwyciężyli w 2018 roku mistrzostwa w Rosji zostało 5 saszetek i co tutaj ciekawego Kevin Trapp Niemcy Brazylia Marquinhos tutaj mamy Lotara Matyusa złota naklejka Niemcy Emerson Royal Brazylia i jeszcze jedna taka złota David Beckham Anglia oczywiście Argentyna Fernandez golmachin, Machine Hurricane Nandes Urugwaj Kunde Francja i Brazylia Endrik. Ruszet Urugwaj jeszcze raz Urugwaj Nunez Niemcy Joshua Kimmich Francja Areola I Włochy Locatelli Włochy Chiesa Marquinhos Brazylia Rodrigo de Paul Argentyna Terstegen Niemcy I Zaire Emery, Francja i zostaje nam ostatnia saszetka dzisiaj Bruno Gajmaresz, Brazylia Hiszpania, Gavi Włochy, Kieza tutaj mamy 2006, Włosi zwyciężyli w mistrzostwach i Darwin Nunes, Urugwaj tak więc bardzo duży tutaj już jest Rodzaj tych naklejek Chyba finito, więcej już nie będzie, bo Na dzisiejszym odcinku wpadł i kapitan i logo Wcześniej nie było rano na Filmie takich insertów, takich naklejek Więc teraz to już chyba mamy komplecik wszystko co Ukazało się Dzisiaj rano i teraz to już jest Wszystko Także dajcie znać Jak wam się podoba ta kolekcja czy będziecie ją zbierać? A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.